Witam Państwa serdecznie w 10. małym jubileuszowym odcinku programu Widzewskim Okiem Krecika. Dzisiaj Państwa i moim gościem Piotr Szarpak. Dzień dobry, witam Państwa. Piotr Szarpak, oczywiście legenda Widzewa, dwukrotny zdobywca Mistrzostwa Polski z łódzką drużyną, Super Pucharu Polski, zawodnik występujący w Champions League. Same superlatywy, Piotrze. Wiesz, udało się, to tak powiem, bo myślę, że wielu lepszych zawodników mogło coś osiągnąć. Natomiast ja trafiłem chyba na dobry okres akurat gry w Widzewie. I to spowodowane było tym, żeśmy zdobyli dwa razy Mistrzostwa Polski. Udało się rzeczywiście zagrać w elitarnej Lidze Mistrzów, co no, z polskim klubom bardzo rzadko się zdarza. Zaczynałeś w łódzkim HKS-ie, tak? Jako dzieciak, tam stawiałeś swoje pierwsze kroki piłkarskie. Tak, pierwszym moim klubem był HKS. Tam też zaczynałem swoje pierwsze kroki, bym powiedział, piłkarskie. Trenerzy, trener Minias, trener Zalega, trener Kiełbik, trener Nabiałek, no to byli trenerzy, którzy gdzieś tam pod ich okiem pomalutku dochodziłem coraz wyższych szczebli piłkarskich. Krok po kroku i znalazłeś się w Widzewie. W Widzewie. Dostałeś propozycję z Widzewa jeszcze jako junior? Tak, to było część już chłopaków, Robert Augustowski, już nie kojarzę teraz nazwisk, ja nie wiem, Jacek Grywkowicz, Górecki Jarek dostali wcześniej takie propozycje, żeby z HKS-u przejść tutaj do Widzewa. Ja ją dostałem troszeczkę później, ale ona nadeszła i tak zacząłem swoją przygodę z piłką w Widzewie. I tak na dobrą sprawę z tych zawodników, których wymieniłeś, bo pamiętam, że Jacek Grywkowicz też ocierał się o kadrę Polski w swoich rocznikach, ale tak na dobrą sprawę zaistniałeś tylko ty w tej dużej piłce. No Robert Augustowski miał złamaną nogę, jakby razem byliśmy pożyczeni do Hutnika. No przypadek akurat taki, że jeszcze zrobił to Tomek Łapiński, no ale to tak mówię, w sporcie jest, nic nie można sobie kalkulować na przyszłość, to jest niestety sport i w każdym zdarzają się kontuzje. No Robertowi przytrafiła się taka dość przykra, no i jakoś chyba się nie mógł do końca odbudować, także zakończył granie w piłkę. Trafiłeś do Widzewa za trenera Pawła Kowalskiego, świętej pamięci. Tak, ale do pierwszej drużyny. Do pierwszej drużyny, tak mówię o pierwszej drużynie, bo wiadomo, że tutaj te juniorskie drużyny były ciut wcześniej, dostałeś propozycję wyjechania z Widzewem na obóz. Pamiętam, no i tak czytałem się zaczęło, o tym, tak. No to że pani Basia na ciebie czekała. To jest rzeczywiście taka no, tak anegdotyczna naprawdę, historia. Ale bardzo wzruszająca, powiem szczerze, przynajmniej dla mnie, dlatego rzeczywiście wracając ze szkoły, pani Basia stała pod moim blokiem i powiedziała, że ja jutro jadę na obóz z pierwszą drużyną Widzewa. No i to jest ogromne wzruszenie, tak, bo z dnia na dzień się, można powiedzieć, wszystko zmieniło. Oprócz tego po tym obozie się zmieniło wszystko, ponieważ ja od razu zostałem dokoptowany do pierwszej drużyny i można powiedzieć, że po obozie, na którym myślę, że wypadłem w miarę nieźle, podpisałem 3-letni kontrakt. Także to świadczy o czym, że po 10, można powiedzieć, czy tam może troszeczkę więcej, dniach pobytu uwierzyli we mnie, że coś, jakiś potencjał jest. Silna drużyna wtedy była w Widzewie, bo na kierownicy był Leszek Iwanicki. Silna, no ale niestety polegliśmy, bym to powiedział, tak, bo był, no tutaj naprawdę nie chciałbym kogoś skrzywdzić, ale rzeczywiście Leszek Iwanicki, Wiesiek Wraga i Marek Podsiadło, Mirek Myśliński, Jurek Putek, Kazio Przybyś, także ci, którzy gdzieś tam cofną się trochę z pamięcią, to byli naprawdę ludzie, którzy no, potrafili grać w piłkę i to takim no, na dobrym poziomie. Mówię, nie chcę skrzywdzić, bo jeszcze bym mógł tutaj wymieniać, ale rzeczywiście no, się ci ludzie potrafili grać w piłkę. Nastąpiły pewne perturbacje wtedy w Widzewie, zmiana trenera, przyszedł trener Żmuda. U trenera Żmudy już grałeś troszeczkę mniej, poszedłeś na wypożyczenie do Hutnika Kraków. Tak to jest, że u jednego trenera jesteś, można powiedzieć, wyróżniającym się zawodnikiem i trener na ciebie stawia i widzi coś w tobie, drugi nie widzi i z tym się trzeba godzić, tak? Im szybciej się otrząśniesz po takich rzeczach, tym lepiej, bo zaczniesz grać w innym klubie, jeżeli będziesz czekał na swoją okazję, a niektórzy czekali, się nie doczekali. Także ja myślę, że ta decyzja była dobra. Trener Krzysztof Buliński zadzwonił, że chce mnie w Hutniku Kraków, a i powiem szczerze, że również tam trafiłem na zawodników, no, którzy nie byli
jakimiś tam... Z pierwszej łapanki. Z pierwszej łapanki, bo wymienię i Mirek Waligura, Andrzej Sermak, Kaziu Węgrzyn, Leszek Walankiewicz, no tutaj... Wchodzący również wtedy do drużyny Tomasz Hajto. Tomasz Hajto, tak jest. No, z tego co pamiętam, Grzegorz Wesołowski. Grzesiu Wesołowski jeszcze tak jest. No, chyba wziął cię tak pod skrzydła, bo to też łodzianin, co prawda z drugiej strony, z drugiej strony miasta. Ale to wiesz, to tak, ja myślę, że jeżeli jesteś w jednym klubie, a jesteś gdzieś tam na obczyźnie, bym to powiedział, no bo do Krakowa z Łodzi żeśmy wyjechali. Ale bardzo miło wspominał ten okres, naprawdę bardzo, bardzo miło. A jak układała się twoja współpraca z trenerem Bulińskim? Pytam dlatego, że miałem tę przyjemność, że trener Buliński prowadził mnie trzykrotnie w mojej przygodzie z piłką. Ja w samych superlatywach mogę się wypowiadać o trenerze Krzysztofie. Oczywiście serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca, jako o człowieku, jako o trenerze. Ja również, naprawdę wspominam bardzo, bardzo miło. No gdzieś tam mówię, mieliśmy taki moment, że pana trenera zwolnili. No i to jest zawsze nieprzyjemne, wiadomo, że... No, winni gdzieś są zazwyczaj zawodnicy, może nie do końca aż tak bym to nazwał, natomiast no niestety no przykro to jest, że zawsze trener gdzieś tam musi polec, zawodnicy zostają. No graliśmy słabo, broniliśmy się trochę przed spadkiem i trzeba było coś zmienić, zmieniono trenera, natomiast rzeczywiście ta współpraca, przynajmniej tak jak dla mnie, również bardzo, bardzo miło wspominam. Po wypożyczeniu powrót do Widzewa, nowe realia? Trochę inny świat, bym powiedział, tak? Ponieważ no, ja tutaj byłem w Widzewie i powiem tak, była taka opcja, żeby zostać w Krakowie. Nie wiem, jak to się stało, czy się tam nie dogadały kluby, to już jest gdzieś rozeszło się, można powiedzieć, po kościach, ale taka opcja gdzieś istniała, żeby tam zostać. No, powrót tutaj, no zawsze jest, ja jestem rodowitym łodzianinem i zawsze będę się utożsamiał z Widzewem, bo tutaj się, można powiedzieć, wychowałem i ukształtowałem nie tylko jako zawodnik, ale jako człowiek. Dlatego ten powrót bardzo, bardzo miły, na pewno gdzieś taki niepewny, bo nie wiadomo co, nie wiadomo jak, także... Wkomponowałeś się z powrotem w zespół i ten zespół ewoluował z każdym rokiem. Też trochę się pozmieniało, tak? Bo był taki okres, że również w niesympatycznych sytuacjach odeszło czterech zawodników. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk. Zaczęto stawiać trochę na młodzież pan trener Władysław Stachurski. I z każdym takim, jakby można powiedzieć, dniem my żeśmy coraz bardziej dojrzewali i później rzeczywiście byliśmy zespołem groźnym, mimo że nie mieliśmy aż tak doświadczonych zawodników, bo został Marek Koniarek, Krysiek Czerwiec, a później tak rzeczywiście można powiedzieć, że gdzieś sama młodzież, ale my żeśmy rzeczywiście z każdym dniem, z każdym treningiem, z każdym meczem, no, dojrzewali, graliśmy coraz lepiej i myślę, że no, to właśnie tak jak ty mówiłeś, tak? Każdym krokiem pomalutku szliśmy do przodu i każdy z nas się coraz więcej rozwijał. Wierzchołek tej góry, o której mówimy, o tym zdobywaniu krok po kroku, nastąpił w erze Franciszka Smudy. Trener charyzmatyczny. Bez wątpienia, no, tutaj mówić, tak? No, jak zdobywasz dwa razy Mistrzostwo Polski, raz nie przegrywając meczu, tak? Co na pewno się na pewno rzadko zdarza i już mówię, no. Nie lubię wracać aż tak bardzo, ale mając no, okrojony skład, no nie oszukujmy się, nas tam była garstka, można powiedzieć. No walczyliśmy, staraliśmy się na ile można, niekiedy te mecze może były, nie były piękne, ale żeśmy, tak powiem szczerze, tą swoją taką mozolną pracą te punkty wyszarpywali. I efekt przyszedł. No. W drugim roku oczywiście już nastąpiła zmiana troszeczkę tej kadry. No, to drugie Mistrzostwo Polski to było zdecydowanie inna kadra, no, mocniejsza według mnie. Natomiast no, jak wiemy, dwie drużyny się wtedy liczyły i Legia również miała bardzo mocną kadrę. Udało się dwa razy na Legii, raz na 2-1, drugi raz 3-2. Fajnie, że akurat u nich, ale wiesz, wolałbym nie czekać, tak jak widzę, z awansem do drugiej ligi na ostatni mecz, z awansem, przepraszam, do pierwszej ligi w ostatnim meczu czekać, ale no niestety, no, liczyły się wtedy dwa zespoły, które no, rywalizowały ze sobą jak równy w równym i w bezpośrednich pojedynkach wszystko się mogło zdarzyć. Mecze pucharowe z Brędby, czyli w tej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów, owiane już takim, wiesz, legendą, którą są, tutaj 2-2 z Brędby.
Przepraszam, 2-1. Tutaj 2-1 u siebie z Brøndby, 3-2 przegrana w Kopenhadze, ale dała nam ten upragniony awans. Też odwrócenie losów meczu, podobnie jak w przypadku meczu na Łazienkowskiej, bo i jednego, i drugiego, bo przypomnijmy, że w pierwszym przypadku Legia prowadziła 1-0, odwróciliście to na 2-1, w drugim przypadku Legia prowadziła 2-0, odwróciliście to na 3-2. Z Brøndby mecz w Kopenhadze od 3-0, Widzew wrócił do grania. Wiesz, to jest ciężko tak powiedzieć to, bo jak wraca się nie tylko ja, ale myślę, że każdy jak wraca gdzieś do tych meczów, to nie potrafię do końca powiedzieć. Trzeba po prostu mieć, nie wiem, tak jak ktoś powiedział, że trzeba w piłce nożnej wszyscy mogą grać, bo mają talent, ale nie wszyscy osiągną sukces, bo nie mają charakteru. I z tym się na pewno zgodzę, że jeżeli, słuchaj, wychodzisz na mecz, to musisz oprócz tego, że masz swoje umiejętności, to dorzucić coś jeszcze. I nie będę tutaj ukrywał, że my takie ten charakter mieliśmy. Oprócz umiejętności czysto piłkarskich, nie mówię tutaj o sobie, tylko mówię o tych ludziach, którzy rzeczywiście mieli te umiejętności o wiele więcej, też mieli charakter. I wiesz, i tutaj to, że myśmy wygrali 2 razy na Legii, to jest jedna rzecz. Natomiast zobacz, jak można porażkę, która była 3-2, obrócić w wielką fetę. No bo tak jest, niekiedy przegrywasz mecz, a się okazuje, że ten mecz daje ci szansę, żeby się pokazać na całym świecie. I tutaj też jest tak, że te porażki niekiedy są takie, że wracając do meczu może tutaj do Widzewa, ta porażka dała awans, ale niestety no, nie był to szczęśliwy dzień dla zawodników Widzewa. A ja znowu przegrywając mecz na Brøndby byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Tak? Także tutaj tak wygląda, że niekiedy te mecze są nieporównywalne. Natomiast skala ich trudności taka sama. No. Piotruś, ja się oczywiście zgodzę z tym, co powiedziałeś, że ten ostatni mecz ze Zniczem Pruszków, który w ostatecznym rozrachunku dał nam awans, był takim mało sympatycznym dniem dla kibiców. Ale wydaje mi się, że bierze to się stąd, że wasza drużyna, czy też drużyna Widzewa z lat 80., tak, ze Zbyszkiem Bońkiem, z Włodkiem Smolarkiem, z Mirkiem Tłokińskim i z całą resztą wszystkich zawodników, tworzyła po pierwsze kolektyw, a po drugie była zbiorem przeambitnych ludzi, którzy chcieli osiągnąć sukces. Tutaj w tym sezonie niestety, może powiem inaczej, w tej rundzie, w rundzie wiosennej, tej ambicji brakło i chyba stąd jest ta frustracja kibiców. Co nie wiem, bo wiesz, no, patrząc na skład, który gdzieś tam kiedyś, czyli wracając do prezesa Zbigniewa Bońka, do pana Mirka Tłokińskiego, czy do pana, nie wiem, Wieśka Wragi, tak już jak był, pan Adaś Grębosz, pan Andrzej Morzejko. Rzeczywiście oni się może w szatni nie lubili, ale wychodzili na mecz i mieli jeden wspólny cel i tutaj nie ma co się czarować, że my również w tych okresach, w których żeśmy zdobywali największe trofea, to w szatni no, lubiliśmy się, ale nie każdy z każdym funkcjonował tak jak trzeba. No, nie każdy, nie wiem, można powiedzieć, no, Radek Michalski bardziej się kolegował z Maćkiem Szczęsnym, a Piotrek Szarpak się kolegował bardziej tam, nie wiem, z Iksińskim, tak? Ale gdzieś ten cel, który mieliśmy, no to przyświecało nam to, żeby wychodzić na mecz i nie patrzeć, jeden zawalił, drugi musi to nadrobić, tak? No niestety, no to nie jest sport indywidualny, że przygotowujesz się przez pół roku, wychodzisz na ring, dostajesz strzała i masz tylko to, co ty zrobiłeś, jesteś odpowiedzialny za siebie. Tutaj odpowiedzialność bierze cała kadra, czyli ci, którzy są na mecz, plus trenerzy. I my żeśmy tak do tego brali, taką metodę, bym powiedział, że ten, który jest na ławce rezerwowych, on jest pogniewany, bo on musi być pogniewany. Ale on nie może wejść na mecz i zrobić sobie jakieś fuszerki, tylko on wchodzi po to, żeby pomóc drużynie, bo być może w tym dniu te 20 czy pół godziny, które może dać, to może dać więcej niż ten, który grał 60 minut, bo takie mecze się zdarzają, takie wpadki są niekiedy, nieprzespane noce, nie wiem jak to, no, nieprzespane noce ze względu na dziecko, ze względu na jakąś chorobę, ze względu na biegunkę, no nikt tego na pewno nie przed meczem nie mówi, że Piotr Szarpak przeleżał całą noc na przykład dlatego, że był chory. No o tym się nic nie mówi, natomiast to później wychodzi na meczu, ale po to jest ta ławka rezerwowych, żeby w tym momencie wyjść i podnieść ten zespół. Prawdą też jest to, że kibice bardzo rzadko postrzegają zawodników jako zwykłych ludzi, prawda? No bo każdy człowiek ma prawo do tego, że może być chory, może mieć jakiś słabszy dzień i tak dalej, i tak dalej. Dla kibiców wy jesteście takim rodzajem gladiatorów, którzy po prostu mają wyjść na scenę, na arenę i pokazać się z jak najlepszej strony. I właśnie to chyba też nie do końca tak jest. Bez wątpienia, no ja tutaj się śmieję tak, że wiesz, no nie zawsze ktoś wypije pół litra wódki, no nieraz się zdarzy, że wypije mniej, tak samo jest ze sportowcami, no wiesz, patrząc na, to już nie mówię tylko w stricte
jako Widzew, tylko patrząc na nie wiem, na największe jakieś imprezy, tak? Przygotowuje się rok czasu, nie wiem, na biegu na 100 metrów mistrz świata i robi dwa falstarty, jedzie do domu, tak? I ktoś powie, no jak? No jak to jest możliwe? No jest to możliwe, no jest to możliwe i ja uważam, że niekiedy trzeba być troszeczkę wyrozumiałym do tego, żeby trochę tak popatrzeć rzeczywiście takim okiem, że nie zawsze piłkarze i sportowcy mają taki dzień, jakby chcieli. O tak to bym krótko ujął. Bo pewno, że każdy by chciał wygrywać, każdy by chciał zdobywać największe laury. No ale tak jest, no tak jak bym powiedział, że jakbyś wybrał najlepszych trenerów na świecie i byłoby ich 15, to jeden zdobyłby mistrzostwo, a drugi musiałby zająć ostatnie miejsce. I też ktoś powie, no jak? No oni powinni być cały czas na pierwszym miejscu i tak to wygląda. Jakbyś zrobił zespoły, które, nie wiem, ja i ty robimy zespoły i każdy uważa, że mamy dobry, to i tak jeden ten zespół musi przegrać. Może on przegrać w danym dniu, bo taka jest też kolej rzeczy, że może akurat w tym dniu trafi się słabszy dzień. Dlatego ten sport jest tak ciekawy, że zdarzają się niespodzianki, prawda? Tak jest. I to, nie... I to w każdej dziedzinie tego sportu, bez względu na to, czy to będzie gra zespołowa, jak piłka nożna, piłka ręczna, czy sport indywidualny, jak, nie wiem, jak rzut młotem, tak? Tak jest. I gdzie nasz Fajdek wychodzi kilkukrotnie na zawody jako wielki faworyt i nie kwalifikuje się do konkursu głównego. No tak jest i właśnie to jest ten dzień, to jest ta, niekiedy można powiedzieć, co się stało. No nikt nie potrafi odpowiedzieć, co się stało. No dwa dni wcześniej rzucałem i rzuciłem, nie wiem, 70 metrów, a później rzuciłem 65 i nie starczyło. Piotruś, twój schyłek w Widzewie nastąpił wraz chyba z przyjściem trenera Łazarka. No to tak jak wracamy do trenera Żmudy, tak? Przyszedł trener Łazarek, również jego koncepcja była troszeczkę inna. No i trzeba było się, krótko mówiąc, ewakuować. Zadzwonił do mnie prezes Zdzisław Drobniewski, czy nie chciałbym iść do Bełchatowa. I skorzystałem znowu z tego, bo tak jak powiedziałem, siedzieć na ławce w Widzewie i grać w rezerwach, to nie do końca mi to pasowało. I tam poszedłem do Bełchatowa i również ten czas, który uważam, szkoda tylko, że nie po spadku nie mogliśmy awansować do ekstraklasy, zawsze do pierwszej ligi, do ekstraklasy. Nie mogliśmy awansować, zawsze nam czegoś brakowało, zawsze ktoś nas wyprzedził, zawsze tych punktów brakowało. Trudno, no takie życie i tak się toczyło. No, człowiek się trochę tam pokopał w tej niższej lidze, ale... Spotkaliśmy w Bełchatowie też kilku fajnych zawodników, którzy w późniejszym czasie mieli styczność także z reprezentacją Polski. Jacek Krzynówek, Jacek Berenstein. No tutaj Bełchatów w ogóle miał, powiem szczerze, ciekawy taki zespół, bo było paru takich zawodników, którzy potrafili grać w piłkę. Tutaj mówię, Jacek akurat wtedy, Krzynówek wchodził. Był przez moment, co może ktoś tam się uśmiech sobie złapać, był Grzesiek Rasiak, tak, który później się okazuje, że grając w Bełchatowie poszedł do Grodziska Wielkopolskiego, do Groklinu i tam osiągał wielkie sukcesy, bo grał w pucharach. Potem pojechał do Anglii, potem jeszcze zagrał w stacji Polski. Ktoś powie, że a to Grzesiu Rasiak, ale ja bym chciał być na jego miejscu, tak szczerze, i osiągnąć tyle, co on. A rzeczywiście był Jacek Berenstein, który wrócił z Austrii, był no, Jacek Krzynówek. Także kapela taka dosyć kapelka, fajna. Kapelka fajna. Był Maciek Bykowski, który później zdobywał z Polonią Warszawa mistrzostwo Polski. Także no było tam paru takich chłopców, mówię, gdzieś tam czegoś nam brakowało. Trochę tam też również było rotacji. Za każdym razem nie było takiej stabilizacji. Ale mówię, no ja bardzo miło wspominam pobyt w Bełchatowie. Piotr, chciałbym teraz przejść troszeczkę do czasów obecnych, do dzisiejszej drużyny Widzewa, po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły w tej przerwie, tu krótkiej przerwie między sezonami. Jesteśmy już w tej pierwszej lidze, tam gdzie chcieliśmy być. Zrobiliśmy to w taki sposób, w jaki zrobiliśmy, bez względu na to, wejście bocznymi drzwiami także jest wejściem. Nastąpiło kilka zmian, przede wszystkim nastąpiła zmiana trenera. Spodziewałeś się tego? Powiem szczerze, że raczej tak. No, nie szło po tej przerwie spowodowanej COVID-em. Nie szło Widzewowi wyraźnie jeden mecz, można powiedzieć, ze Stalową Wolą. Natomiast nie wiem, czy akurat to było takie, powiem szczerze, dobrze rozpoczęcie, szybkie strzelone gole i ta Stalowa Wola trochę usiadła. Powiem tak, no z tego sztabu oprócz Marcina Kaczmarka zostali wszyscy. Myślę, że muszą wyciągnąć wnioski, mają badania, mają wszystkie treningi, które robili i mieli zaplanowane, bo myślę, że ten okres musieli mieć zaplanowany.
i niech wyciągną wnioski. Przyszedł nowy trener, ale ja powiem szczerze, ja bym, będąc na miejscu nowego trenera, kompletnie bym się odciął. Jest nowy etap i zostawmy to, co było. Rzeczywiście ten awans, jest awans i myślę, że to jest najważniejszy. Ja abstrahuję od tego, że rzeczywiście te drużyny, które były i walczyło o te dwa miejsca, czyli i Łęczna, i Katowice, i Widzew, za każdym razem łapały kryzys, bo gdyby któryś z nich nie złapał dwóch, trzech meczów takiego kryzysu, to już dawno byłby w pierwszej lidze. Natomiast te trzy drużyny rzeczywiście gdzieś tam łapały ten kryzys i dlatego do końca była to taka, bym powiedział, łódzka. No na szczęście Widzew wyszedł z tego obronną ręką. Ja uważam, że odcinamy temat, jest pierwsza liga, trzeba już myśleć dalej, bo okres, tak jak powiedziałeś, jest bardzo króciutki, za chwilę będą puchary, już wchodzimy dalej i trzeba już myśleć, co będzie w pierwszej lidze. Czy ty pamiętasz trenera, przepraszam, Dobiego jeszcze z boisk piłkarskich? Nie, powiem szczerze, że nie. Być może się gdzieś spotkaliśmy na meczu, jak grał w Zagłębiu Lubin, ale tak nie pamiętam. Trener Dobi był napastnikiem w Zagłębiu Lubin. Ja odnoszę wrażenie, tak słuchając trenera, czy też patrząc na te pierwsze treningi, które Widzew odbywa, wydaje mi się, że trener będzie grał bardzo odważnie do przodu. Właśnie tego mi brakowało w Widzewie, że graliśmy bardzo, tak wiesz, defensywnie. Wiesz, każdy trener ma swoją jakąś wizję i z tego musi, i na tym się musi opierać, tak? Jeżeli sytuacja jest taka, że trener Dobi będzie grał ofensywnie, ja się bardzo cieszę, jeżeli będzie miał 3 punkty, to się będę bardzo cieszył, wiesz, ale patrząc też również, wracając tak do Diego Simeone, który nie gra w ogóle aż za bardzo, bym powiedział, ofensywnie, gdzieś raczej skłaniają się na obronie, a później wejście do kontry bardzo szybkie. Do szybkiego także, ataku przechodzą. Tak jest, tak. Każdy trener będzie rozliczany z tego, jak gra jego zespół. Jeżeli będzie taka sytuacja, ja się bardzo będę cieszył, z miłą chęcią będę przychodził, jak będzie Widzę wygrywał 1-2 czy 3 i będą grali naprawdę fajną piłkę. Chociaż rzeczywiście, no mówię, jeżeli miałbym polec, to wolałbym polec po fajnej grze i po efektywnej grze, a nie po takiej... Oczywiście jest stwierdzenie, że lepiej wygrać 3 razy po 1-0 niż raz 3-0, tak? I 2 razy dostać w ucho. No tak, ale wiesz, jak będziemy tak cały czas tutaj kalkulować. Ja uważam, że jeżeli rzeczywiście Widzew będzie grał fajną piłkę, to trzeba się z tego cieszyć. No. Widzew zasługuje do takiego trenera odważnego i Widzew zasługuje na to, żeby grać odważnie, grać właśnie fajną piłkę, bo tego oczekują kibice. Wiesz, tylko teraz będziemy grali piętro wyżej. Ja nie wiem, czy ten zespół, który zostanie, jakie będą wzmocnienia, kto odejdzie, kto przyjdzie. Na dzień dzisiejszy wszystko gdzieś tam jest tak poukrywane. No jak oni będą funkcjonować, bo jednak no, druga liga i pierwsza liga no, różnią się. Także musimy zobaczyć, czy wszyscy ci, którzy są, to te umiejętności będą mieli aż tak duże, żeby grać tak radośnie i do przodu. Znaczy z tego co wiemy do tej pory, to wiemy, że odeszło 5 zawodników z Widzewa. Na dzień dzisiejszy wrócili z wypożyczeń Michael Amejo, wrócił Przemek Banaszek już wcześniej, który nie trenował z drużyną ze względu na reżim epidemiologiczny. Przyszedł Bartłomiej Kiełbasa ze Stali Mielec, młody chłopak i dzisiaj rozpoczyna testy w Widzewie Merwil Fundambu. No nazwisko mi znane, żartuję. Nie wiem, nie potrafię nic powiedzieć. Ja myślę, że tak jak tutaj wracamy, tak, jest sztab szkoleniowy, żeby oceniać bezpośrednio przydatność każdego zawodnika do drużyny i tutaj nawet ci, którzy zostali, a nie mają podpisanych kontraktów albo mają podpisane kontrakty, oni muszą walczyć o swoje, bo jeżeli nawet jeszcze ma kontrakt rok czasu, to musi tak zrobić, żeby klub, w którym występuje na co dzień, czyli Widzew, chciał z nim przedłużyć kolejną umowę. Bo to przecież chodzi, żeby nie zmieniać co pół roku klubu, no bo to rzeczywiście świadczy tylko o tym, że albo jest zawodnik nieprzydatny do drużyny, dwa, nie potrafi grać dobrze w piłkę, bo jeżeli ktoś co pół roku zmienia klub i przechodzi, to powiem szczerze, no ja bym takiego zawodnika nie do końca chciał. Mieliśmy takiego zawodnika w poprzednim sezonie, Mandiangu. 13 bądź 14 zespołów wcześniej w krótkim okresie czasu. I to chyba też pokazuje, no to że... pokazuje właśnie o tym, że w żadnym zespole się nie przebił, w żadnym zespole nie był dominującą postacią. To chyba też świadczy o tym, że brak umiejętności, no bo jak można inaczej powiedzieć, jeżeli ma się tam, nie wiem, 22-23 lata i 14 zespołów, no to powiem... Ale ktoś tego zawodnika obserwował, ktoś go tutaj przyprowadził, ktoś go wziął, tak? No to już jest nie do mnie pytanie. Ja myślę, że tutaj będę zgodny z tym, co rozmawiamy nieraz w swoim gronie, czy Sławek Hałaśkiewicz, czy Andrzej Szulc, czy Wiesiu Wraga, Krzysiek Kamiński, że powinno być tak, że rzeczywiście ta
siatka skautingowa powinna się opierać na kilku, ja już tutaj mówię, żeby nie było, że za chwilę ktoś powie, Szarpak szuka pracy. Szarpak nie szuka pracy, ale Szarpak może pomóc. Razem z Hałaśkiewiczem, z Szulcem i z innymi, wracając do tego, że jakby Szarpak pojechał oglądać jednego zawodnika z zespołem, w którym gra i gra na przykład zespół słaby, to Szarpak patrzy, jak on się ma do takiego zespołu, w którym gra. Hałaśkiewicz pojedzie na wyjazd. Szulc pojedzie, jak gra z dobrym. Później kolejny ktoś. I z tych czterech, pięciu główek można wyciągnąć jedną trochę większą, powiedzieć ten facet tak, ale tylko wtedy, kiedy zrobimy jeszcze to, to, to i to. Natomiast wiesz, no nie oszukujmy się, no gdyby było tak, że ktoś by mnie wziął po treningu, to uwierz mi szczerze, że bym się sprężył na jeden trening czy na dwa treningi i zagrał 45 minut na dobrym poziomie z zespołem czwartoligowym, jakby grać sparing czy sześcioligowym. Uważam, że więcej takiego, mniej zaufania bym powiedział do ludzi, którzy dzwonią mi, weź go, bo jest fajny, a więcej zaufania do tych ludzi, którzy są gdzieś blisko, którzy mogliby coś pomóc. No niestety tak jest. No. Piotruś, chciałbym wrócić też do tej sytuacji, która miała miejsce po spotkaniu ze Zniczem Pruszków. Wiem, że komentowałeś to spotkanie dla Łódzkiej Trójki, obserwowałeś też to, co się wydarzyło po meczu. Po tym, co się wydarzyło, jeden z naszych zawodników wystąpił do klubu o rozwiązanie kontraktu z winy Widzewa. Ten zawodnik ma menadżera, którego ty znasz, bo byłeś z nim w Hutniku Kraków. Jak ty się odniesiesz do takiej sytuacji? So, powiem ci tak, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bez wątpienia. No nie powinno być tak, że kibic wpada, mimo że jest, nie wiem, bardzo niezadowolony i używa takich argumentów, które dla mnie no, są niedopuszczalne, bo nie. Natomiast z drugiej strony, czy to aż tak szybko trzeba rezygnować z grania w Widzewie? Zresztą wiemy, jak Adam Radwański podchodził kiedyś, kiedy odchodził do Rakowa Częstochowa. Bardzo chciał tam iść. Okazuje się, że po, można powiedzieć, epizodzie, który mu w ogóle nie wypalił, wrócił do Widzewa i teraz znowu. Nie chcę go tutaj, mówię, ani obczerniać, natomiast jeżeli podpisujesz umowę, no to wywiąż się z tego, spróbuj pokazać jeszcze na kolejnych meczach, że ty jesteś wart Widzewa. Dwa razy więcej daj z siebie i pokaż to się, nie chodzi tylko że jesteś, wiesz, taki charakterny chłopak. Mówię, z Tomkiem Hajto oni tam na pewno sobie już coś w głowie poukładali i tak jest. No, natomiast wiesz, no, nie ma co też trzymać, no nie oszukujmy się zawodnika, który chce odejść i uważa, że tu mu było bardzo źle, to niech idzie dalej. No, z chęcią będę patrzył, jak on się będzie rozwijał. No. Zostało kilku doświadczonych zawodników w Widzewie, już abstrahując od sytuacji Adama Radwańskiego. Przyjdzie kilku młodych, bo z tego co widzimy, to chyba idą działacze w tą stronę. Jak ty widzisz ten Widzew w pierwszej lidze? Bo wiadomo, że ten szczebel wyżej jest już zdecydowanie wyższy poziom. Wiesz, Widzew będzie zawsze, tak jak teraz jest w pierwszej lidze, będzie myślał o tym, żeby być w ekstraklasie. Natomiast no, taki proces, powiem szczerze, tworzenia zespołu na prędko, no nie do końca. Jeżeli rzeczywiście tak troszeczkę to, można by powiedzieć, wyrównać, no to niech ten Widzew pogra w tej pierwszej lidze, zobaczy. Jeżeli się stworzy sytuacja, to jak najbardziej tak, ale to wcale nie będzie takie łatwe, bo no mamy zamiedzy ludzi, którzy też mają niezły skład, bo zostali, są w miarę ograni, niektórzy w ekstraklasie. No Widzew ma tutaj, można powiedzieć, że tylko jedynie co Robaka i Pawłowskiego, tak? Którzy rzeczywiście gdzieś tam w tej ekstraklasie coś zrobili. Dlatego powoli, małymi kroczkami zobaczymy, jak oni będą się sprawowali, ci, którzy zrobili awans, a później no, może się uda, bo wiesz, niekiedy jest tak, że wystrzelić 5, 6, 7, 8 meczów bez porażki i się okazuje, że jesteś w czubie tabeli i wtedy już, wiesz, masz zimę, możesz coś zrobić, jakieś zakupy konkretne, iść do Biedronki, do Tesco, hop, zrobić dobre zakupy i dalej. Natomiast, gaz robi gaz. Tak jest, natomiast teraz spokojnie, no. Jest awans, to cośmy mówili, jest awans, poczekajmy, no. Nie da się szybko, raz, dwa, trzy, cztery, bez względu na to, czy są pieniądze, bo no, tak się nie da, to się nie da po prostu. Kilku doświadczonych zawodników mamy w tej chwili w drużynie, którzy w rundzie wiosennej no, nie pokazali pełni swoich możliwości. Czy ten miesiąc od zakończenia sezonu w drugiej lidze do startu sezonu w pierwszej lidze uważasz, może trener wykorzystać także z tych zawodników, wykrzesa ich maksimum możliwości? Myślę tutaj właśnie o Henryku Ojamie, o Mateuszu Możdżeniu.
No wiesz, no jak nie wykrzesza, to znakiem tego, że nie trafiliśmy znowu ze smarowaniem, bym to powiedział, tak? Jeżeli miesiąc czasu trener nie wykrzesi w nich tego, co oni potrafią, no to znakiem tego, że coś jest coś nie bardzo, tak? Nie mówię tutaj o trenerach, tylko o zawodnikach. Śmiem powiedzieć, że wiesz, zawsze zmiana trenera to jest taki dla każdego bodziec dodatkowy, który mobilizuje. Mówię, u jednego to co powiedziałem, u jednego grasz i jesteś fajnie przygotowany i wyglądasz motorycznie i głowa ci funkcjonuje fajnie, a u drugiego niestety no, posadzi cię raz, drugi, trzeci na ławce, mało pojedzie cię jeszcze trochę i mimo, że jesteś doświadczonym zawodnikiem, to gdzieś to morale twoje ci upada i tak jest, no mają teraz, mówię, nową, nazywając to miotełkę tak nieładnie, która przyszła i niech to tak ładnie pozamiata. No. Mamy akademię w Widzewie. Mamy zespół rezerw, mamy juniorów młodszych, juniorów starszych. My w ogóle nie czerpiemy z tego, co mamy w inwentarzu. Wiesz, ja nie chodzę na mecze i nie patrzę, jak gra Liga Okręgowa, jak grają juniorzy, ale śmiem powiedzieć, że jeżeli trener, który prowadzi zespół drugoligowy, tak jak Marcin Kaczmarek prowadził i czy teraz Dobi, jeżeli będzie ktoś dobry, to na pewno go znajdzie. Znakiem tego chyba, no nie oszukujmy się, no bo jeżeli ktoś rzeczywiście funkcjonuje i gra dobrze, to myślę, że żaden trener nie chce skrzywdzić młodego chłopaka i go bierze do zespołu. Na dzień dzisiejszy widocznie ci, którzy grają w okręgowej lidze i U19, no może jeszcze im czegoś brakuje, tak? No, bo tak może być, a może też być tak, że po prostu nie dostają szansy, że ktoś nie widzi w nim potencjale, w nich potencjału, ale to my to sobie tylko możemy mówić, musielibyśmy również, że widzisz, pojechać, zobaczyć, jeżeli... No powiem też dziwnie, tak? Jeżeli bierzemy jakiegoś zawodnika z Korony Kielce, z Pogoni Szczecin, to może warto dziś wyszukać trochę bliżej. Może wtedy nie trzeba będzie płacić za mieszkanie, nie trzeba będzie jakichś dodatkowych kosztów ponosić. Poza tym koszty kontraktowe mogłyby być zdecydowanie niższe w przypadku takiego zawodnika. Mogłyby być szczerze minimalne, ale tak jak powiedziałem, no, decyzje podejmują nie my tutaj sobie przy herbatce, kawce, tylko decyzje podejmują ci, którzy mają decydujący głos i oni za to odpowiadają. Mamy teraz zmianę, która nastąpiła. Rafała Pawlaka, który odpowiadał za transfer do i z klubu, zastąpił Mirek Leszczyński, który już w Widzewie był, gdy Widzew był w czwartej lidze. Według Ciebie dobry krok? No ciężko nam to teraz jest tak powiedzieć, prawda? Co my możemy, wiesz, ja tutaj cały czas widzę po reaktywacji cały czas za każdym razem się, nie wiem, cieszy z tego, że awansował z czwartej ligi do trzeciej. No z czwartej do trzeciej to ja awansowałem z Nerem pod Dębicę, z całym szacunkiem. To jest takie mniej więcej porównanie, tak? Widzę, w który gdzieś potencjał ma 20 razy albo jeszcze więcej, większy, to my się takimi rzeczami, tak powiem szczerze, podniecamy. No nie podniecajmy się awansem z czwartej do trzeciej ligi, no bo to, no, i grom z Zawiszą Pajęczną, no bo to jest jakiś absurd po prostu, no tak jak powiedziałem. Z Nerem pod Dębicą awansowałem do trzeciej ligi. I tutaj, nie wiem, w strukturach Rafał Pawlak czy Mirek Leszczyński. No, pan Mirek Leszczyński był w czwartej lidze, sprowadził sporo ludzi z Bzury Chodaków. Razem z trenerem Puską. Razem z trenerem Puską. Wystrzeliło to, awansowali do trzeciej ligi. Ale wiesz, no, im wyżej jesteś, tym te wymagania są inne. Inni zawodnicy, inni umowy kontraktowe, no wszystko tu jest. To jest porównywanie tych, którzy byli w czwartej lidze, porównując, co się teraz może wydarzyć, to są dwa kompletnie inne światy. Także w ogóle się nie zamierzam tego komentować, jak pan Mirosław Leszczyński się sprawdzi. Bo to wiesz, no porównywanie, przywiezienie 8-9 chłopaków z Bzury Chodaków, no teraz się tak nie przywieźć. Natomiast ja życzę mu bardzo powodzenia, bo to jest na pewno ciężka praca, szczególnie w klubie takim jak Widzew. Wielu zawodników, z którymi występowałeś w Widzewie, bo tak jak jesteśmy przy tym temacie, osiąga fajne wyniki w pracy trenerskiej. Jeżeli chodzi o seniorów, no tutaj mam na myśli i Sławka Majaka, mam na myśli Bodka Jóźwiaka, który tutaj w Okręgu Łódzkim i był w Warcie się raz, był w Sokole Aleksandrów. Z Legionowią robi fajne wyniki, z Lechią Tomaszów jak przyjeżdżał na Widzew, to ta Lechia wyglądała piłkarsko zdecydowanie lepiej. Dlaczego nie korzystamy z zasobów takich ludzi? No to pytanie już nie do mnie, bo wiesz, no to co ja mogę, wiesz, ja z jednym i z drugim, czyli ze Sławkiem Majakiem i z Bogdanem Jóźwiakiem graliśmy razem, z jednym i drugim utrzymujemy kontakt, z jednym i drugim sobie rozmawiamy i to pytanie, wiesz, powiem to tak, jak nie dasz komuś szansy i nie sprawdzisz,
to można powiedzieć, że nie będziemy wiedzieli, na co stać Bogdana Jóźwiaka na przykład w Widzewie, czy Sławka Majaka w Widzewie, tak? Dostają gdzie indziej szansę, czy gorzej, czy lepiej ją wykorzystują, ale biorę pod uwagę wielu trenerów, którzy dostają szansę i giną. Natomiast no, ja tutaj wracam tylko do jednego, do Michała Probierza, który dostał szansę pracy w Widzewie i też wszyscy mówili, gdzie Probierz, dopiero to skończył grać. Okazuje się, że teraz ma najwięcej, można powiedzieć, chyba meczów jako trener w polskiej ekstraklasie. Także wiesz, no, albo dostajesz szansę i ktoś rzeczywiście ci pomoże. Zastanawiałem się na przykład, tak, dlaczego nie ma tutaj ani Bogdana Jóźwiaka, ani Sławka Majaka, tak? Ale to wiesz, no decyzje, tak jak mówiłem, podejmuje ktoś inny. Chodziły słuchy, że przyjdzie tutaj pan trener Olżyński, chodziły słuchy, że przyjdzie ktoś jeszcze. Bartoszek, okazuje się, że przyszedł trener z Polkowic. Dlaczego nie? Dajmy szansę. Zobaczmy, jak to nie? Będzie oczywiście wyglądało, że prawda? Tak. Dlatego ja tutaj mówię, te decyzje, które są personalne, no są tutaj ludzie, którzy oni podejmują. Ja uważam, że właśnie warto dawać takim ludziom. Trener Dobie awansował z Polkowicami z 4-3, z 3-2. Ops, jest Widzewie. I ja się bardzo cieszę. Wrócił również trener Broniszewski. Wrócił asystent. Są ci, którzy trochę ten zespół znają. Myślę, że te myśli, które oni mieli, przekażą trenerom i panu Broniszewskiemu i trenerowi głównemu. Szykujemy się, no i trzeba czekać. Potrzeba chyba też dużo jest tego, żeby wyczyścić głowy tym zawodnikom. Przede wszystkim po tym, co się wydarzyło, szczególnie w tej rundzie wiosennej. No bez wątpienia, wiesz, no, trzeba zapomnieć o tych słabych meczach i trzeba myśleć teraz bardzo pozytywnie i wyjść z otwartą głową. Bo wiesz, cały czas myśleć o tym, że rzeczywiście na 8-7 meczów zagrałeś 6 słabo, no nie za bardzo. Także myślę, że od tego są tutaj ludzie nowi, żeby teraz wyczyścić głowę i żeby oni rzeczywiście zaczęli funkcjonować, bo ten zespół ma potencjał. Potrzebujemy tego zespołu, potrzebujemy tego jak wody na pustyni, prawda? No tego takiego widzewskiego fajnego grania. Wiesz, ja powiem ci, że oprócz tego, że potrzeba grania, to ja już tutaj się śmieję, że jakby ktoś dwa razy przejechał ślizgiem na tak zwanej dupie pojechał, to i kibice by się cieszyli. Tego momentami mi brakowało, że to takie było lelum po lelum, jak to mówił trener Franciszek Smuda. A uważam, że wiesz, nawet jak ci nie idzie w meczu, ale próbujesz coś się przepchnąć, kopnąć, to jest, trybuny to tym jest, żyją. To jest ważne, bo nie oszukujmy się, mówię, no wracamy do tego, może ci nie iść granie, no ale trochę charakteru, pobiegnij szybciej, kopnij piłkę, wybij, no wiesz, no to co można zrobić na boisku w miarę takich bez głupot, bez czerwonych kartek, ale to też będą ludzie reagowali, że no kurczę, chcesz, no próbujesz, nie wychodzi ci, bo nie zawsze ci wyjdzie. Widzieliśmy to w meczu z Lechią 2 Poznań, gdzie ten mecz też nie układał się po naszej myśli. Od początku zaatakowaliśmy wysoko tego Lecha. Dostaliśmy bramkę z karnego, który był wyciągnięty z kapelusza, dla mnie zupełnie. No później wiesz, druga. Później druga po jakiejś stracie. Ale Widzew cały czas par do przodu. Właśnie było to, o czym mówiłeś. Ta jazda na dupie, ta walka. Jazda na dupie nagradzana brawami przez kibiców. Właśnie tego potrzeba. I to zostało, myślę, że nagrodzone, że ta konsekwencja w tym działaniu, czyli to dążenie do tego, że ten mecz musimy wygrać, skończyło się 3-2. I wiesz, teraz można sobie gdybać, że w tym meczu, w którym rzeczywiście najwięcej mógłeś przegrać, abyś ten mecz zremisował, nie byłby może w pierwszej lidze. To jest taka tylko chronologia zdarzeń, ale wiesz, no jak wychodzisz z 2-0 na 3-2, to znaczy, że może coś stworzyć. To znaczy, że możesz coś stworzyć. Na dzień dzisiejszy jesteśmy z jednym bramkarzem. Wojtkiem Pawłowskim. No trzeba jakiegoś z dyskoteki wrzucić drugiego. Nie wiem, no odszedł Wolański, może rzeczywiście wziąć jakiegoś chłopca, który jest młody, rozwojowy. Myślę, że jeżeli by przy Pawłowskim się rozwinął. Wiesz, no niekiedy właśnie tak jest, że jeden jest doświadczony, drugi jest młody. Ale tu mówię znowu, jest trener Jabłoński od bramkarzy. Myślę, że niech wyszukuje kogoś, kto rzeczywiście ma potencjał i da sobie radę w pierwszej lidze lub piętro wyżej, daj Boże. No szukamy. No mieliśmy teraz wyciągniętego chłopca właśnie z drugiej drużyny Widzewa, Olka Wojdę, który siedział na ławce w ostatnim spotkaniu. Najprawdopodobniej na ławce siedziałby Konrad Reszka, ale sprawy regulaminowe, tak powiem, nie pozwoliły mu na to. Czyli de facto, gdyby nie to, że mamy teraz koronawirusa w Akademii, myślę, że ci chłopcy byliby
No myślę, że wiesz, nawet do zajęć po to, żeby oni rzeczywiście trochę z tą drużyną poprzebywali, no bo wiesz, no w piłce nożnej, tak jak mówimy, różne rzeczy się zdarzają i nie życzę tego nikomu, bo kontuzje są no, zawsze wliczone w to, ale są bardzo, bardzo przykre dla zawodników, o czym się ostatnio nawet przekonał Krystian Nowak, który miał być przygotowany do tego, że gra i się okazuje, że... Całą rundę spędził, no szczęście może tak, szczęście nie szczęściu, że on doszedł już i zaczyna coraz więcej ćwiczyć, bo niektórzy po takich po prostu kontuzjach w głowie przechodzą to wszystko i nie dochodzą, natomiast myślę, że Krycha jest na tyle odważnym facetem, że dojdzie. No i Przemek Kita również. I Przemek Kita, którego myślę, że no brakowało, bo to chłopak rzeczywiście z takim no fajnym potencjałem do gry, szczególnie do przodu. No szkoda tych ludzi, bo być może co innego, no ale każdy ma jakieś problemy, tak? Każdy klub, każdy zespół, który gra w takiej lidze czy w innej ma problemy. Ale tak jak wracając do tego, rzeczywiście ci młodzi chłopcy, gdyby nie było znowu tej w akademii koronawirusa, na pewno byli pod uwagę do treningów, żeby rzeczywiście się oswajać z tym zespołem. Każdy może dostać szansę, muszą być na to przygotowani. No nie po to są w akademii, żeby tylko być w akademii i skończyć na grze w okręgowej lidze. No. Mówiąc o tych kontuzjach, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Tak? No możemy tutaj zobaczyć z perspektywy czasu na karierę Wojtka Szczęsnego, który tak na dobrą sprawę wylansował się na kontuzjach Łukasza Fabiańskiego, bo i w Legii wskoczył za Fabiana, i w Arsenalu wskoczył za Fabiana. Wiesz, tylko jeden i drugi, patrząc na to, są bramkarzami, tak to można nazwać, są bramkarzami, ale to wiesz, no tutaj w sporcie rzeczywiście decyduje wiele, oprócz, tak jak wszyscy mówią, talentu, tak, no, na pewno talent jest potrzebny, ale ta praca, którą wykonujesz codziennie, mozolnie, ona, no nie możesz usiąść sobie na, wiesz, bramce, że jesteś teraz na dzień dzisiejszy bramkarzem, bo zrobisz 2-3 babole i już jesteś. Bramkarzem nie jesteś. A jak usiądziesz jako bramkarz, to możesz siedzieć jeden rok, drugi, trzeci i jest pozamiatane, także trzeba cały czas dążyć do tego, żeby być lepszym zawodnikiem, lepszym człowiekiem, bo to nie tylko chodzi o samo granie w piłkę, ale również lepszym człowiekiem. No tak jak ty mówisz, no, jeden, słuchaj, łapie kontuzję, drugi wchodzi, czekał na to i gra. Twój kolega z drużyny z lat 90. Marek Citko, jego kariera właśnie stanęła pod dużym znakiem zapytania po kontuzji, tak? Po zerwaniu ścięgna Achillesa. Mógł osiągnąć zdecydowanie więcej, tak mi się wydaje. Wiesz, no tutaj Marek już chyba się tyle wypowiadał, że ja nie będę tutaj mówił. No był to chłopak, no piłkosz, powiem szczerze, że piłkosz. Gra jeden na jeden sprawiała chyba każdemu obrońcy duży problem, natomiast jemu sprawiała satysfakcję. Czerpał z tego wielką satysfakcję. Co można powiedzieć, no wiesz, no zakończył w taki sposób no dość przykry, kontuzja ścięgna Achillesa, pamiętam, graliśmy z Górnikiem Zabrze i wyskoczył do góry i tak się skończyło. Jak później przebiegała rehabilitacja, już nie doszedł do takiej sprawności, do jakiej był przygotowany, czyli do takiej, którym dawał ludziom i kibicom, którzy przychodzili na mecz, dużo satysfakcji. Takie życie, no. Takie życie. Na dzień dzisiejszy mamy widzę jednego takiego zawodnika, który zdecydowanie przewyższa pozostałych poziomem i kulturą grania. Mówię o Marcinie Robaku. Wiesz, no chłopak jest ograny, no. Ja myślę, że trzy czwarte. Jeszcze wiele klubów, nie tylko jak on grał w drugiej lidze teraz, tylko że i w pierwszej, w Ekstraklasie chciał mieć takiego chłopaka, wybrał Widzew. Dobrze, że wybrał, bo wiemy, że bez niego byłoby to na dzień dzisiejszy mówiąc no niemożliwe. No, rozegrał tyle spotkań, strzelił tyle goli, że jest na dzień dzisiejszy dla Widzewa bezcenny. No. Bezcenny. Oby mu zdrowie dopisywało. Jakiegoś drugiego zawodnika podłączyć pod niego, w sensie, żebyśmy zagrali na takich, wiesz, dwóch zawodników ofensywnych. To ale zupełnie inny charakter tego zawodnika, żeby był, nie jak, nie jak Rafał Wolszyński, bo to bardzo podobne. Ale jak mówię, to już decyzje będą trenerskie, nasze tej wypowiedzi, wywody, wiesz, każdy z nas jak usiądzie przed telewizorem jest mądrym trenerem, a później jak się okazuje, że jak dochodzi do sytuacji, że co byś zrobił, to no wiesz, my tu z góry widzimy, bym powiedział, o tego bym zmienił, tego bym zamienił. Niestety na ławce patrzysz na to, co się dzieje, widzisz przez tydzień w mikrocyklu, jak na przykład jest mikrocykl tygodniowy, widzisz jak wygląda dany zawodnik, to co mówiliśmy wcześniej, może któryś z nich 2-3 dni nie był, coś mu się tam wydarzyło, wyglądał słabo, no to nie będziesz ryzykował. Niekiedy to takie, jakbym powiedział, mniejsze zło. Zostawmy to, co jest,
niech tam się nic nie spierniczy, niżeli mamy zmieniać coś, nie wiem, w obronie, w ataku, żeby coś pokrzanić. Także tutaj, mówię, 1000 głów by było, ale niestety ludzie, którzy tu akurat za plecami siedzą na ławce, oni decydują o wszystkim i oni również mają na pewno dylematy, takie jak i my niekiedy. Piotrze, prowadziłeś drużyny jako trener, jeśli chodzi o rozgrywki seniorskie. Odszedłeś od tego, pracujesz teraz z dziećmi. Bo nie mam żadnych propozycji logiczne. Wiesz co, bawię się z dzieciakami, daje mi to satysfakcję, chociaż wielu rzeczywiście ludzi, którzy mnie znają, mówią, jak to jest możliwe, że ty, który całe życie gdzieś tam obracałeś się w seniorach, teraz się odnajdujesz wśród tych dzieci. Nie wiem, co będzie, mówię, jak będzie jakaś konkretna propozycja, ale ona myślę, że aż taka nie będzie, dlatego że ja nie mam UEFA Pro. To jest podstawa, myślę, na dzień dzisiejszy, żeby gdzieś funkcjonować. Ale też nie jest tak łatwo dojść do tego UEFA Pro, bo to trzeba step by step. Wiesz co, nie startuję tam. O tak to ci powiem, nie startuję i już nie będę startował, także mam UEFA A na dzień dzisiejszy i na tym chyba zakończę. Tak jak mówisz, no jakby była rzeczywiście jakaś konkretna propozycja, ale to konkretna, tak? Mówię, żeby się pobawić. Natomiast ta zabawa w seniorach w czwartej, trzeciej lidze, ona niekiedy w tej czwartej lidze nie wygląda tak jak trener by chciał. Wiesz, jest praca, są obowiązki, jest rodzina, na treningu mało. To musi być zespół taki, który rzeczywiście chce dążyć do jakiegoś celu, żeby jeździć tam, no bo tutaj mówię, w Łodzi nic nie mamy, żeby gdzieś dojeżdżać, to żeby nie było, że jedziesz 50 km i masz na zajęciach 5-6 zawodników, 3 ci zadzwoni 20 minut przed treningiem, że nie dojedzie. Cały konspekt, który przygotowałeś wszystko, na wszystko trening, ta, wszystko tak, całe mądre myśli, wiesz, cały laptop zawalony, słuchaj, pamięć jest pełna, natomiast na treningu wychodzi, że nie masz bramkarza i tak jest. Natomiast tutaj zawsze się musisz spodziewać frekwencji 100%. Wiesz, co masz zrobić, dobra zabawa, a wiesz, to daje naprawdę sporo satysfakcji, bo jak widzisz tych dzieci, które miałeś jako przedszkolaków, a okazuje się, że już startują do akademii, to rośniesz razem z nimi, no prawda? Tak, no powiem ci, że bez wątpienia, no ja tylko wiesz, no nie wszyscy będą piłkarzami, tak, to muszą, trzeba, rodzice również muszą wziąć jakieś takie zawsze. Jak ktoś chce, żeby od Piotrka Szarpaka czy od kogoś wyszedł Messi, no to się bardzo myli. No, może wyjść, ale raczej nie musi. Tak? Trzeba najpierw trafić na taką perełkę. Perełkę, tak. Dlatego ja mówię, rodzice też powinni gdzieś tam zwracać na to uwagę, że nie wszystko, co oni by chcieli, to wyjdzie i niekiedy taki, powiem szczerze, no może nie zabrzmi to dziwnie, strzał, jak dostanie już rodzic i dziecko, kiedy mają się dostać do akademii albo gdzieś tam wyżej i zostają gdzieś odsunięci, się okazuje, że tyle lat my ćwiczyliśmy, a nic z tego nie ma. No tak to niestety wygląda w sporcie, że coraz bardziej ci słabsi odchodzą, a ktoś akurat, nie wiem, w ciągu roku robi taki progres, że ich wyprzedza. Piotruś, czy duży problem macie z klubem Szalonych Rodziców? Co ja ogólnie nie mam chyba, tak? Albo do mnie nie dochodzą aż takie suchy, natomiast zawsze się zdarzają, no nie ma się co odczarować, że w każdym takim, wiesz, jakiejś tam szkółce czy w takiej drużynie, no są rodzice, którzy, no nazwijmy to, są oszołomami i wiesz, dla nich jest jeden tylko cel, żeby dziecko było piłkarzem, wyjeżdżać co najlepiej środa, sobota na turnieje, bo to rzeczywiście jest najbardziej wskazane. Wiesz, no po to też jest trener, żeby trochę to tak tonować. No nie może być tak, że mimo, że ktoś płaci składki, to teraz jest tak, że będzie decydował o wszystkim. Możesz się zgadzać, ale wcale nie musisz. Ta decyzja też powinna należeć do trenera, albo przede wszystkim do trenera. I wiesz, a oprócz tego ja wychodzę z założenia, no jeżeli nie u Szarpaka, to jest pełno szkółek, do których można odejść. No jeżeli ktoś jest pokrzywdzony, że nie wiem, nie jedzie na turniej, czy nie jedzie na jakiś, nie wiem, mecz i uważa, że jest taki dobry, no to przecież może iść gdzie indziej i odnaleźć się gdzie indziej. No, taka jest kolej rzeczy. Nikt nikogo nie trzyma na siłę. Piotrze, pomału będziemy zbliżać się do końca naszego programu, ale zostały nam jeszcze pytania od naszych widzów. Pozwolisz, że będą je zadawać, a ja ci poproszę o odpowiedzi. Tego się właśnie bałem, wiesz, było pięknie i przyjemnie, a teraz będzie... Pierwszy jest Hubert, bardzo proszę. Piotrek, co czułeś po strzeleniu bramki na 2-1 z Legią Warszawa w 96?
No co czułem? No, zadowolenie, no co można powiedzieć. No, wiesz, strzelasz gola na 2-1, który gdzieś tam przyświeca ci to, że będziesz mistrzem Polski. Trafiła piłka w głowę, chociaż do tej pory jak tam z Rafałem Siadaczką rozmawiamy, to Rafał Siadaczka mówi, że on jednak chciał strzelać. Tak to wygląda. No, wiesz, no biegłem, buch i się stało. Także no, coś można powiedzieć, no wiesz, no zawsze jak strzelasz gola, a szczególnie wtedy, kiedy strzeliłem ja na Legii na 2-1, no wielka, olbrzymia satysfakcja, ale to wiesz, jak wracając do tego, to zasługa całego zespołu, tak, o czym to żeśmy mówili wcześniej. Olbrzymia radość. Mistrz Polski pierwszy. Mistrz Polski zdobyty. I super. No, i super. Medal na piersi. I medal na piersi. Drugie pytanie od Mariusza, bardzo proszę. Cześć Piotruś, pytanko, twój najszczęśliwszy dzień w życiu, jaki to był? Dzięki. No to jak zwykle, myślę, że to nie będę nic wymyślał szczególnego, tak, bo wiesz, jeżeli chodzi o rzeczy stricte sportowe, no to jak wiesz, stoisz i ci zakładają medal, tak, zakładają ci medal za to, że byłeś najlepszy w Polsce, jak stajesz naprzeciwko piłkarzy zagranicznych, którzy, no, oglądałeś niedawno w telewizji, a teraz grasz naprzeciwko nich, no to na pewno są najszczęśliwsze dni sportowe. No a tutaj to myślę, że to chyba tak jak każdy, no wiesz, narodziny, nie wiem, dziecka jednego, dziecka drugiego, wnuczki, wnusia, wesele, żona, no wiesz, no wszystko co jest związane z rodziną, to trzeba cieszyć się z każdego dnia i ja uważam, że przede wszystkim w dobie tego, co się teraz dzieje, to zdrowie, cieszmy się tym, co mamy, czyli żebyśmy byli zdrowi. To są, myślę, że każdy dzień najszczęśliwszy, to jest każdy ten, który zostaje przeżyty razem z całą rodziną, bo widzimy, co się dzieje. To gdzieś ta zaraza funkcjonuje i patrząc na to, jak to funkcjonuje w szpitalach, tfu, oby nikogo z nas nie dosięgło, dlatego mówię, te dni, które były, na pewno co powiedziałem, ale cieszmy się z tego, z każdego dnia, w którym funkcjonujemy. Jeszcze pytanie ode mnie dotyczące właśnie tych twoich najszczęśliwszych dni. W przyszłym roku kończysz będziesz obchodził okrągły jubileusz. Coś będzie takiego, wiesz, specjalnego, wymyślonego? Nie wiem, co mi wymyślą, słuchaj, ja nie będę, wiesz, sponsorował sam siebie. Nie myślę tak, wiesz co, ja uciekam od takich rzeczy, ja wiem, że zbliża się 50, ale ja wiesz co, naprawdę, mimo że nie uprawiam sportów, bo nie uprawiam, proszę mi uwierzyć, że nie uprawiam, to ja cieszę się, że gdzieś tam funkcjonuję w miarę, że wyglądam w miarę, że jak ktoś mnie jeszcze zaprosi na jakieś tam lekkie granie, to potrafię coś tam przebiec się parę metrów, ale na bez wątpienia no brakuje tego, tak? Już brakuje czasu na to, żeby gdzieś podgonić parę rzeczy i sobie tam, nie wiem, trochę na siłownię pobiegać. Praca i tego brakuje. No, tak, wiesz, no, zbliża się człowiek do 50, no ale... Ale wiesz, po 50 jest zawsze druga 50, także wiesz, no jedziemy z koksem i zobaczymy, co będzie dalej. Kolejne pytanie od Izabeli. Czy w najbliższej przyszłości przewidujesz współpracę z Widzewem? Nie dostałem takiej propozycji, więc chyba nie. Krótka odpowiedź na krótkie pytanie. Kolejne pytanie od Kasi. Proszę uprzejmie. Panie Piotrze, jak wyglądały Wasze relacje z zawodnikami lokalnego rywala? Wiesz co, na boisku, to chyba każdy widział, no, że wióry leciały, że trzeba było się poprzepychać, to co mówimy, trzeba było się gdzieś tam, wiesz, ponapierniczać, natomiast no nie oszukujmy się, no każdy jest człowiekiem, tak, i że wiesz, czy Tomek Wieszczycki, czy Grzesiek Krysiak, czy Tomek Lenart, no witamy się normalnie, rozmawiamy ze sobą, ale no niestety, można powiedzieć albo stety, że jak wychodziło się na mecz, to trzeba było się kopać, no akurat ja miałem taką możliwość, że zawsze trzeba było walczyć z panem Grzegorzem Krysiakiem, Łobuziakiem, ale wiesz, no człowiek gdzieś tam próbował, nie odstawał, wiesz, moja postura, jego zgoła odmienne, ale trzeba było rąbać, no i tyle, no derby są derbami i tutaj, wiesz, tutaj nie ma filozofii żadnej, że trzeba wyjść i gryźć trawę, no, dlatego, że szanujesz swoich kibiców i to jest podstawa, ale myślę, że chyba tutaj, tak jak większość, no to są normalni ludzie, koledzy, z którymi funkcjonuje się. No tak jak to w różnych zawodach, tak? Spotykają się ludzie z różnych firm, wiesz, to rywalizują tak jak, ze sobą, jeśli chodzi o pracę, a poza wiesz, pracą to jest tak jak jest reprezentacja Polski, przyjeżdża, nie wiem, Łukasz Piszczek, jeszcze Robert Lewandowski, jeden grał w Bayernie, drugi w Borussii, kopali się nawzajem, ale tutaj byli ze sobą kolegami, spali w jednym pokoju, także tutaj również mówię, tam gdzie rywalizacja, to rywalizacja, ale szacunek do drugiego człowieka jak najbardziej. Jasne. Przed nami 3 pytania od Ani, bo Ania jest tutaj dzisiaj liderem skoczni. No. Bardzo proszę, pierwsze z nich. Panie Piotrze, bardzo miło mi zadać Panu pytanie. Więc tak,
Wszyscy pamiętają zapewne pana celniutkie, piękniutkie uderzenie w meczu z Legią, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy kibicowali wtedy Widzewowi. I moje pytanie jest takie, bo wiadomo powszechnie, że futbol panowie kochają najbardziej, zarówno piłkę nożną, jak i szybkie auta, jak i piękne kobiety. Więc przechodząc do meritum, pytanie moje brzmi tak, blondynki czy brunetki? I dlaczego blondynki? Pozdrawiam. I właśnie widzisz, tutaj problem jest, bo moja żona jest teraz brunetką, także na razie brunetki, tak to powiem, aczkolwiek kobieta zmienną jest i ja sobie zdaję sprawę, że przy tym co się dzieje, to za chwilę z brunetki przejdzie w blond, z blondu wiesz, w róż, później w jakieś inne kolory, ale wiesz, tutaj to nie będę się zagłębiał w te kolory, bo nas skasują za chwilę panie, bo one tam wiedzą, wiesz, aramantowe czy tam taki kolorowy, pomarańczowy, a dla nas jest na tej zasadzie, że są takie kolory, także na dzień dzisiejszy skupmy się na mojej żonie, pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiam tak małżonkę Piotrka, czyli wiemy, brunetki. Aczkolwiek synowa, blondynka, także tutaj... Synową widzisz, również pozdrawiamy. Tak. Drugie pytanie od Ani, bardzo proszę. Jeszcze jedno takie pytanie przyszło mi do głowy. Dlaczego kobiet w piłce nożnej nikt nie traktuje poważnie? My naprawdę wiemy, co to jest spalony i cytując słynny sketch Marcina Dańca, wiemy, ile trwają rzuty karne. Pozdrawiam. Wiesz co, akurat mam przyjemność pracy z panem Markiem Chojnackim, czyli można powiedzieć po drugiej stronie, ale razem pracujemy. No i jak wiem, on prowadzi drużynę SMS-u. TME, tak, Grot, TME, Grot, SMS. No i powiem szczerze, że my nieraz rozmawiamy, tak, i jak rozmawiamy z Markiem, to ten rozwój piłki nożnej, szczególnie kobiecej, idzie bardzo, bardzo do przodu i tutaj ustosunkowując się do tego pytania, ja bardzo bym się cieszył i zresztą to widać, powiem szczerze, po trybunach na Widzewie, że tych kobiet przychodzi bardzo dużo. Ja nie sądzę tylko po to, żeby sobie poklaskać, tylko rzeczywiście one już wiedzą i szacunek dla nich, jak to wygląda i ja bym się bardzo cieszył, żeby te kobiety, które chcą uprawiać piłkę nożną, żeby to zaczynało iść. Już wiemy, że jest tak, pierwsza liga bodajże kobiet, druga liga, czy tam ekstra liga, już chyba trzecia liga się zaczyna. Powstała, tak? Tak, czyli znakiem tego, to co tutaj pani Ania, dobrze mówię? Tak, pani Ania. Pani Ania, nic tylko gratulować. Naprawdę. Pani Aniu, gratulujemy. Gratulujemy. I prosimy o trzecie pytanie, właśnie ono nastąpi teraz, bardzo proszę. A teraz jedno poważne. Dlaczego panie Piotrze, pana zdaniem teraz nie funkcjonuje coś takiego wśród piłkarzy jak przywiązanie do barw klubowych? Piłka to tylko rynek i pieniądze? Przecież tutaj i tak kontrakty są ogromne, nieporównywalne pensje z płacami normalnych kowalskich tak zwanych, a jednak tylko ten pieniądz się liczy. Pół roku, góra rok w jednym klubie i odchodzą. Niektórzy kibice to nie są w stanie wymienić jedenastki sprzed 2-3 lat, a jedenastkę z lat 90. każdy w środku nocy jest w stanie jednym tchem. Dlaczego tak się dzieje pana zdaniem? Pozdrawiam. Dlatego, że jest zbyt duży przepływ zawodników, którzy są zawodnikami słabymi. I tutaj nie ma co ukrywać. Jeżeli, tak jak powiedzieliśmy, jeżeli ktoś jest dobry, podpisuje umowę na 2-3 lata, to klub chce go zatrzymać na kolejne 2-3. Jeżeli ktoś jest pierdołą, nie umie grać w piłkę, no to tak to jest, że wiesz, przychodzi do klubu i tak jak ja powiedziałem już kiedyś, że przychodząc do Widzewa, każdy z nich mówi, że ja jestem zakochany w Widzewie, ja marzyłem o tym. Jeżeli później masz odchodzić, no to zrób tak, żebyś odszedł z klasą. Jeżeli cię dany klub chciał, ale się nie sprawdziłeś, to odejdź tak, żeby to miało ręce i nogi, a później jest na zasadzie tego, ja nie odejdę, będę grał w rezerwach. Mieliśmy przykład faceta, który zarabiał x pieniędzy, bo nie chciał odejść. To też jest tutaj wina trochę właśnie, tak jak bym powiedział, menadżerów, tak? Którzy nakręcają tą koniunkturę, wrzucają zawodników do klubu, a później odpowiedzialność spada na tych, no, którzy gdzieś zostali w te sieci uwikłane. Dlaczego tak się dzieje? Tak jak powiedziałem, za duży przepływ zawodników, którzy są za słabi i oni przychodzą, odchodzą. Tak to wygląda. Nie mówię tutaj akurat stricte o samym Widzewie, ale no, to w każdym klubie tak wygląda, że gdzieś po, szczególnie w tych niższych ligach, bo o ile w Ekstraklasie rzeczywiście ten napływ tych ludzi, jeżeli ta drużyna jest stabilna i gra stabilnie, to ona się gdzieś utrzymuje, ten trzon drużyny zawsze musi być, ale tak jak w tych mniejszych ligach też rzeczywiście, jak to kiedyś Marek Koniarek mówił, karta na łapa, 500 na stół, jak są te karta na łapa, to każdy myśli, że tą kartę ma i wszędzie pójdzie, a niektórzy te karty mogą sobie tam powbijać, wiesz, na ścianie, bo im się do niczego nie przydadzą, bo po prostu się nie nadają. Nie będzie dla nich miejsca. Uważam, że powinno być tak, że rzeczywiście dla tych, którzy
grają dobrze w piłkę, te pieniądze powinny się znajdować i one się powinny znajdować na boisku. Natomiast dla tych, którzy próbują grać, no to niech próbują również zarabiać. Piotrze, ostatnie pytanie, jakie mamy, niestety nie będzie to pytanie wizualne, bo kibic nie wysłał nam nagrania. Ja przeczytam to pytanie, bo dla mnie to jest bardzo istotne pytanie i myślę, że będzie tutaj nam podsumowywało całą naszą rozmowę. Pytanie zadaje Andrzej. Piotrek, co sądzisz o tym stwierdzeniu? Uważam, że za mało jest Widzewa w Widzewie. Dotyczy to wprowadzenia w struktury klubu byłych zawodników. Znowu wracamy do czegoś. No wiesz, no ja takiej propozycji nie dostałem. Nie słyszę, żeby dostał któryś z widzewiaków, którzy są aktualnie w Łodzi, bo jest ich trochę. No nie mogę się do tego jakoś odnieść. No, jeżeli ludzie, którzy tutaj są, uważają, że nie jesteśmy potrzebni, no to tutaj nie ma się co pchać. No, wiesz, jeżeli nie chce, jeżeli ktoś nie chce, no to niech się trzymają oni tego, co się trzymają i sprawa jest załatwiona. Tak? Każdy z nas funkcjonuje lepiej lub gorzej w piłce nożnej. Będę funkcjonował dalej. Jeżeli znalazłbym się w Widzewie w określonej roli, na pewno chciałbym pomóc Widzewowi, dlatego że tak jak powiedziałem, jestem Widzewiakiem i bez względu na to, czy ktoś mi powie, czy było gorzej, czy lepiej, to ja tym Widzewiakiem jestem, ja tego nie ukrywam. Ja ten klub szanuję, ten klub mi dał wiele zadowolenia, ja również uważam, że temu klubowi coś dałem. Może nie na tyle, ile bym chciał, ale tyle, ile mogłem. Nie ma miejsca na dzień dzisiejszy, widocznie wszystkie stołki są zarezerwowane. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ja mam taką bardzo dużą nadzieję, głęboką, bo od kilku lat patrząc na historię Widzewa, byłych widzewiaków w Widzewie zdecydowanie brakuje. Wiesz, ja powiem Ci to co wracamy do takich rzeczy, to już nie chodzi o samo szkolenie, bo trenerzy się rozwijają za każdym razem. Wiesz, ja nie jestem ani alfa i omega, jestem typowym praktykiem, jestem teoretykiem. To, co się nauczyłem, staram się przekazać i nie będę ukrywał, że dla mnie komputery i wiesz, magia przestawiania pachołków jest troszeczkę dziwna i ambitna, bo ja i myślę, że trener Dobi chyba takim jest, takie jest moje odczucie, że wolę to przekazać słownie, wolę to pokazać na boisku, wolę udowodnić coś, jak to wygląda, aniżeli mam, wiesz, przestawiać pachołki i robić według schematów, bo jeżeli ktoś zostanie zaszufladkowany w te schematy, to nigdy nie zrobi czegoś ponad. Nie tak? Wyjdzie ponad, nie wyjdzie ponad kreskę. No, wiesz, wracając do rzeczy, które teraz ja zauważam, 15-20 lat temu nikt nie uczył Ciebie z wodów, czy uczyłeś się sam z wodów na boisku, tak? Miałeś tą swoją jakąś wizję, na dzień dzisiejszy, wiesz, uczysz z wodów, uczysz przyjęcia kierunkowego, w formie ścisłej jest to fajne, natomiast wszystko, co wychodzi, to wychodzi na boisku, tam, gdzie jest przeciwnik i ja rzeczywiście to, co wszystko robię, to staram się robić no, praktycznie, czyli mówić, przekazywać, pokazywać, w miarę oczywiście to co potrafię, a no, mówię, wracając do tego co jest, no, być może się coś zmienia, być może nie, no, my cały czas wracamy, wiesz, no, reaktywacja Widzewa już była, byli, tak jak powiedzieliśmy, różni trenerzy, był Marcin Puska, był Cechesz, był trener Franciszek Smuda, był Mrożkowski, trochę się zmieniało, zobaczymy co będzie, no. Może nastąpi taki dzień, aczkolwiek no ja uważam, że wiesz, no powinno być coś takiego w każdym klubie i wiesz, to jest na Zachodzie praktykowane, tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, kończy granie i może pomóc i widzą dla niego miejsce, no to warto skorzystać z tego. Ja nie mówię, że to jest na praca na wieki, ale jeżeli nie, no to nie, no sorry, taki jestem. Nie pchamy się tam, gdzie nas nie chcą. No to zdecydowanie nie. Także wiesz, tutaj to myślę, że nie tylko ja mówię w swoim imieniu, tylko w imieniu, tak jak powiedziałem, w tych, którzy przychodzą na mecze, obserwują sobie, tak, jak to wygląda. I wracając do tego, wiesz, tak jak mówimy o menadżerach, no najprościej jest gdzieś kogoś wepchnąć i tak jest, no ale to trzeba dotknąć, sprawdzić tego faceta. Zobaczyć, jak to wszystko zobaczyć, wygląda. Zobaczyć, jak to wygląda, nie tylko na treningu, ale gdzieś tam popatrzeć sobie. Może nastąpi taki dzień. Jasne. Piotruś, zostały nam jeszcze takie dwie rzeczy, bo w poprzednim odcinku, gdzie moim gościem był Maciek Humerski, ogłosiłem konkurs, którego nagrodą był kubek z podpisem Maćka. To umie? Umie się podpisać? Maciek? Umie, dobrze. Umie. Brawo Maciek, gratuluję Ci, także w razie czego jak się spotkamy tam na naszym wspólnym stadionie
Estadio Bernabeu, to... To sprawdzisz. To sprawdzę, sprawdzę. Pytanie brzmiało, w ilu spotkaniach Maciek Humerski wystąpił przeciwko Widzewowi. Oczywiście chodziło mi o oficjalne spotkania. Prawidłowa odpowiedź brzmi, że Maciej Humerski przeciwko Widzewowi grał w 4 oficjalnych spotkaniach. Trzykrotnie będąc zawodnikiem Dolkanu Ząbki, przegrał wszystkie te 3 spotkania w stosunku 1-3, 1-2 i 0-3. Oraz jeden raz w barwach Zawiszy Żgów, to było na SMS-ie w meczu czwartej ligi, przegrał 0-4. Zwycięzcą konkursu został Dawid Stępniewski, któremu gratuluję. Kubek jest dla Dawida. Pytanie dotyczące dzisiejszego mojego gościa, w którym będzie również kubek. Piotrze, poproszę Cię o podpisanie. Nie wiem, czy Maciek będzie Cię później pytał, czy potrafisz. Ja to wiesz, tak. Jasne. Przeciwko której drużynie swój ostatni mecz w barwach Widzewa zagrał nasz dzisiejszy gość? Jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? I kogo Piotr Szarpak zmienił w tym spotkaniu? O odpowiedzi proszę w komentarzach pod filmem na YouTubie. Tak jak poproszę Cię, Piotrze, o podpisanie tego kubka. Będę bardzo, bardzo zobowiązany. To będzie kubek dla zwycięzcy to właśnie ogłoszonego przeze mnie przed sekundeczką konkursu. Piotrze, i poproszę Cię jeszcze, nie zamykaj mazaka, poproszę Cię o podpis na piłce, którą przekażemy na cele charytatywne dla osoby, która będzie najbardziej tego potrzebowała. Bardzo pięknie dziękuję. Drodzy Państwo, 10. jubileuszowy odcinek programu Widzewskim Okiem Krecika dobiega końca. Moim i Państwa gościem w tym odcinku był Piotr Szarpak. Piotrze, serdecznie dziękuję dzięki i bardzo, bardzo, bardzo życzę Ci wielkiego powodzenia i życzę Ci tego, żebyście w kilka osób wrócili do Widzewa, bo tutaj jest Wasze miejsce. A ja nie dziękuję, tak jak to zawsze się mówi, także spokojnie czekamy na rozwój sytuacji. Dziękuję Państwu serdecznie. Piotr Szarpak, Marcin Łagiewski. Do zobaczenia. Do widzenia.